jesteśmy ludźmi otwartymi o walkę o wolność tej, tego kraju. Zarządzam naradę na rozstrzygnięcie i proszę o opuszczenie sali. Dobrze, no to niech pani opuszcza, jak pani chce opuszczać. To ja powiem parę słów do państwa, skoro sąd nie chce słuchać to, co chodzi w tej sprawie. W tej sprawie sąd jest oburzony, ponieważ pokazaliśmy... Pana opuścić w tę salę. No pani chce opuścić. Ale ja nie słucham tego tematu, to jest bardzo interesujące. Interes społeczny... Proszę państwa, czy mogę powiedzieć parę słów? Spokojnie ze mną. O co chodzi w tej sprawie? W tej sprawie społeczeństwo decyduje, a nie cała ta szajka wybranej kasty. Otóż proszę państwa, zaczęliśmy od wiedzy w Będzinie, ponieważ se trzymali 30 lat tablicę partii komunistycznej na sądzie. Potem oskarżył mnie prezydent komuniecki z SLD w Będzinie, że pokazujemy przekręty finansowe Unii. Później jak żeśmy to pokazali, to dali nam fałszywe zarzuty i nie chcieli uczciwego procesu. I zaczęli od tego, że utajnili proces w Będzinie. Można sobie to w internecie obejrzeć, byśmy to nagrali. Jak przewodnicząca Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Będzinie, pani Elżbieta Michalska, która jest zresztą sędzią Sądu Okręgowego, delegowana do Sądu Rejonowego, z tego sądu w Stalinogrodzie, jest tam delegowana, wymyśliła sobie, że utajni tą sprawę polityczną, gdzie prezydent miasta nas oskarżał. I to jest właśnie ten proces. Końcem tego procesu jest pomysł, żeby wsadzić do więzienia człowieka za to, że zrobił wiec opozycyjny. Taki mają pomysł. Dlaczego? Bo pokazaliśmy, że jest tablica komunistyczna na sądzie, bezprawnie, bo polska konstytucja zabrania gloryfikowania tablic komunistycznych. I po drugie, że prezydent z SLD robi sobie karuzelę, zatrudnia towarzyszy z Warszawy i z Częstochowy do spółek miejskich, po czym po kilku miesiącach ich zwalnia, płaci im odszkodowanie i zatrudnia do kolejnej spółki. W ten sposób wyprowadził kilkadziesiąt milionów złotych z kasy miasta. I te skandaliczne praktyki chcą ukryć, zamknąć nam usta i wsadzić do więzienia za to, że o tym mówimy. A najbardziej się denerwują, jak pokazujemy sędziów zbrodniarzy komunistycznych, którzy tu pracują w tym sądzie i mówią, to jest nie na temat. Jak nie na temat? Chcemy wiarygodnych sądów. Chcemy takich sądów, w których się będziemy czuli bezpiecznie. Mieli poczucie, że się chroni nasze prawa, a nie wymyśla się interpretację, że zabroniona jest agitacja na terenie urzędu i skoro weterani zrobili wiec przed urzędem, to przepis, który mówi, że na terenie urzędu nie wolno robić wiecu, obejmuje również, jak ktoś zrobi przed urzędem. Czyli w ten sposób parkingi, ulice, place, wszystko, co se miasto weźmie dla siebie, jest zabroniona agitacja. No coś nieprawdopodobnego, że ktoś wpadł na taki pomysł. I wiemy, kto na to wpadł na taki pomysł, bo sędzia Michalska, jak również tutaj w tym sądzie okręgowym pani sędzia Beata Świderek. Trzeba pokazywać to, co jest istotą tego postępowania. Istotą jest bezprawie na każdym kroku. Proszę państwa, bardzo proszę opuścić. Bo ten krok jest. Zgodnie z polecaniem sędziego. Panie Młoda. Panowie, brakuje pał! To mnie w tym sędzie... I się pan płota! Na Białoruś! Tu Putina! Pan Putina! Pan bandytę Putina! Pani sędzio, proszę podjąć decyzję odpowiednią. Ci ludzie walczyli, żeby pani sobie na kosztę mogła polecieć. Bez tymi problemów dzisiaj. Za pomocą sierpa i młota. Będzie mówię na Proszę, telewizja, czy też mam wyjść? Mogę filmować, że proszę.